Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Ich pasją jest zbieranie staroci, z którymi mają związane wspomnienia. Mowa o członkach Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów, którzy zorganizowali kolejną giełdę. Kraśnicki Klub Kolekcjonerów liczy 30 członków z Kraśnika i okolic, którzy spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w Centrum Kultury i Promocji. 5 lutego w godzinach od 10 do 13 po raz kolejny zaprezentowali swoje zbiory. Na dzisiejszej giełdzie spotkało się kilku naszych członków z klubu z Lublina, z Rozwadowa, z Kraśnika głównie oraz kilku mieszkańców, czy kilkunastu w tej chwili mieszkańców Kraśnika, którzy przyszli coś tam kupić, wymienić, zobaczyć, pooglądać. Jakie przedmioty prezentowane były na giełdzie kolekcjonerskiej? W tej chwili drobiazgi znajdują się, wystawione są do sprzedaży monety, banknoty, jakieś tam książki. Członkiem Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów jest pan Lesław Orszulek ze Stalowej Woli, który obecny jest na każdej giełdzie i od lat jeździ na spotkania kolekcjonerów. Jakie przedmioty posiada w swojej kolekcji i od kiedy interesuje się kolekcjonowaniem? Monety, srebrne monety z tak zwanego stopu Nolden Goldig i monety przedwojenne II Rzeczypospolitej. Trochę monet ze świata i banknotów ze świata i II Rzeczypospolitej oraz PRL-u. Tymi rzeczami to się zajmuje ponad 40 lat. Już. A znaczkami to nawet bym powiedział 50 lat. Bardzo dużo, w zasadzie od dziecka się zajmowałem. Najpierw znaczkami, ale później monetami. To około 20 roku życia zacząłem się interesować monetami. Wtedy nawet jeszcze katalogów nie było, to próbowałem sam zapisywać. Tam mieszkałem blisko banku, chodziłem do banku, pytałem. Zapisywałem i po prostu samemu się robiło katalog. Przy tym pierwsza kolekcjonerska moneta to chyba w 66 roku wyszła. To była ta Mieszko i Dąbrówka słynna, to jeszcze trzeba było srebro oddać. Miałem wtedy 16 lat. Niedzielna giełda kolekcjonerska cieszyła się zainteresowaniem wśród mieszkańców Kraśnika. Znalazła się osoba, która stale odwiedza giełdy organizowane w naszym mieście. Ja jestem stałym bywalcem giełdy, także jak najbardziej tutaj podoba mi się działalność samej tej giełdy, tutaj tych osób, którzy są zaangażowani w tę giełdę, bardzo dobra działalność dla osób, które chcą rozwijać swoje hobby na pewno. Kupuję jakieś monety, dokupuję do swojego zbioru, który prowadzę. Kolejna giełda kolekcjonerska już w marcu.